Witam serdecznie, moim gościem Krzysztof Sukowski, Mawa Wykończenia Wnętrz. Cześć Łukasz, witam. Krzysiu, nie udaje się w tej dziewiątej, ostatniej przed podziałem rund pokonać drużynę Stalbut. Dlaczego? A ten wynik nie był taki, przy końcówce można powiedzieć straciliście więcej tych goli, ale ten wynik, powiem szczerze, oscylował bardziej ku remisowi, ale dlaczego nie udało się dowieść? Powiem tak, dobrze dzisiaj mecz ten rozegraliśmy, pierwsza połowa na remis. W drugiej, no gdzieś w 30 minucie straciliśmy bramkę, było 1-0, ale wszystko było na styku, były sytuacje z naszej strony, żeby wyrównać ten rezultat, ale też brakowało szczęścia, no nie wykorzystaliśmy też swoich sytuacji i niestety później posypały się kontry drużyny przeciwnej, no i skończyło się 4-0. Jak ocenisz 9 kolejek za nami, czyli pierwszą rundę już zakończoną? No powiem tak, mamy lekki niedosyt. W pewnym momencie była szansa, żeby do pierwszej piątki się dostać. No, przegrywaliśmy też pechowo jedną, dwoma bramkami w końcówce i punktów niestety z tego nie zdobyliśmy. Teraz pozostaje nam walczyć w tej drugiej rundzie play-off o jak najwyższe miejsce w drugiej piątce. Jakie nastawienie przed właśnie rundą rewanżową? Znaczy humory ogólnie nam dopisują. No, jesteśmy zgraną paczką. Już gramy kolejny sezon futsal, wcześniej też na Orliku kilka sezonów. Nie podłamujemy się z przegranych, cieszymy się z remisów czy z wygranych. Jest wszystko ok. Będziecie korzystać jeszcze z ostatnich dni okienka transferowego, czy już raczej nie? Raczej nie, bo mamy skład już skrystalizowany. Jest zawodników, że tak powiem, na tyle, ile potrzebujemy w danym meczu. Dziękuję za wywiad. Dziękuję.